Siemano, z tej strony Kosiowski. Dzisiaj pokażę Wam, co umie zrobić ciekawego Drake na 9 gwiazdkach, czy on jest w ogóle czegokolwiek wart, ale zanim to, zajmiemy się króciutko o eventach na ten tydzień. W tym tygodniu mamy Elvia Shop, taki ciekawy, fajne zastosowanie, czyli teraz jakby za 3100 i za 2700 punktów możemy wybrać sobie jakąkolwiek postać nas interesuje. Jest to ciekawa alternatywa, taka skrzynkowa niż postać, którą nam narzucają. Za 3600 mamy też ciekawy artefakt, atak HP i redukcja obrażeń całkowita. Bardzo fajny artefakt. Chyba jeden z lepszych na PvP. Na pewno jeden z cięższych do zdobycia swego czasu. Ale ja się za bardzo nie odzywam na temat takich ciężkich do zdobycia artefaktów, czy też pay to win, bo one są bardzo ciężkie i nawet się nad nimi nie zastanawiam. No, jakby na każda postać z niego coś może otrzymać, bo HP, atak, redukcja obrażeń, każda postać z tego skorzysta. Ale ja wolę co innego. Coś, co jest darmowe i łatwe do zdobycia. Poza tym mamy Penny, którą polecam zrobić jako jedną z pierwszych E5, jeżeli możecie. Chociaż, no jakby, możecie ją zrobić jako pierwszą, albo w ogóle jej nie robić. Ja na jednym koncie zrobiłem dwie, na drugim żadnej i jakby myślę, że są porównywalne te konta. Nic spadnie, no po prostu jedna z lepszych pierwszych E5 i tyle. Skin do Dasmoga raczej nie chcecie. Następnie proper torby albo heroic scroll do kupowania, co tam będziecie chcieli. Także to jest zwykły taki kampanijowy event, który z lootu w kampanii odbieramy itemki na to. Dodatkowo możemy sobie kupić ich dużo za pieniążki prawdziwe. Dalej, czyli tutaj Penny można, jeżeli chcielibyście złożyć, fajnie by było mieć te chesty, ale oczywiście ciężko je będzie zdobyć. I raczej skupmy się na orbach, czy też heroic scrollach z tego eventu. Następnie mamy Wheezing Fountain Event z bardzo ciekawym dodatkowym itemkiem, który jest do kolejnego eventu. Czyli mamy jako ostatnią postać Skreja, którego już się nie składa, nie ma co go robić, w ogóle jest zapomnianą postacią jak dla mnie, chociaż ja go nigdy nie lubiłem. I reszta nagród jest tradycyjna, czyli proper torby. Ja ten event zawsze lubiłem, bo jest to po prostu jakaś gwarantowana postać. Są tu fajne nagrody w postaci chociażby golda. I myślę, że ja też dlatego nie mam dużych problemów z goldem, bo przeważnie tutaj sobie często kupuję te coiny. Tylko że ja kupuję, no teraz zacząłem też kupować tutaj w markecie, bo wiem, że mi może nie starczyć na ten event. Ale generalnie już tutaj nie kupuję, tylko w Aspen, tutaj w tym seniorze. Chyba że są za złoto, to kupuję zawsze za złoto. I jeszcze w Celestial Island tam kupuję, bo tam są dobre ceny tych coinów. Czyli jest bardzo często kupuję, jest warto je robić. I tutaj co 3 godziny fajnie sobie wejść, odświeżyć i losować za 8 coinów 10 razy, aż trafimy 4-gwiazdkowego szarta i potem odświeżać. I tym sposobem dostaniemy dużo tych jade'ów, czy cokolwiek to jest, jakiś wisiorek. I one są do kolejnego eventu. Następnie mamy Mysterious Chest, czyli chesty z prawie że takie same jak zawsze. Tylko że tu też jest dodatkowy itemek pendant, o którym zaraz powiem. I ostatni chest jest mega wow, bo mamy dużo guild coinów, mamy dużo glory reliktów i jeszcze Amon-Ra, czyli jedna z ciekawszych postaci Dark, używana, fajna. Ta jej tarcza jest mega, mega dobra, więc jak najbardziej musicie kupić za 8000 skrzynkę. Za 1500 skrzynkę też musicie, bo tu są proper torby, za 500 też, bo są heroic scrolle bardzo tanio i jest ten Jade Pendant. I jeszcze jeżeli dacie radę zrobić na Wheezing Fountain evencie 4 razy ten event, całe kółeczka, czyli zdobyć wszystkie możliwe te pendanty, to fajnie by było jeszcze kupić tutaj te dwie skrzynki, żeby mieć max pendantów. A jak nie, będzie was na nie stać, to raczej nie. Czemu? Bo jest kolejny event. Tutaj mamy taki. Tu wybieramy sobie po lewej, po prawej postać, która nas interesuje i po prawej. Na dole to samo. Jakby wysyłamy im te punkciki i za to dostaniemy postać. Jeżeli zrobimy jedno, dwa razy, cały tą dwa razy tak jakby te postacie, jak to powiedzieć, tu jest, że jakby ślemy ich chyba na randkę dwa razy.
I jakby to zmieniać chyba można w każdej chwili, zanim zrobicie cały most, więc to też jest spoko. Na górze chyba potrzeba 5, znaczy na górze na pewno potrzeba 55 jade'ów, na dole 30, za każdy dostajecie też, gdzie to jest, 1 milion. No i tak się budują te powoli droga. Ile jesteśmy w stanie zdobyć, to aż tak nie wiem. Wydaje mi się, że jeżeli zrobimy wszystkie to i to, to będziemy mogli tą i tą postać ogarnąć. I wtedy jeszcze mamy ten artefakt. Zobaczcie, to jest też precyzja HP redukuje damage overtime, doty jakieś. No, jak była Valkyria, to był to mega fajny artefakt. Teraz też nie jest zły, ale może być dobrze. Ja tutaj wybrałem takie postacie. Dla nowych graczy raczej tutaj bym polecał Aspena, ale Tara też jest świetny. Te dwie postacie według mnie tu są najlepsze. Tutaj, ojej, tu jest ciężki wybór. Kerry, Amon-Ra, Aida. No Belren jest za często do wygrania w innych miejscach, więc raczej bym jej nie wybierał, ale Kerry jest chyba tutaj ciekawszą opcją, ale zarówno Aida i Amon-Ra jest wow. Tutaj też jest mega dobry wybór, bo możemy sobie Garudę strzelić i będzie fajnie. Ja tutaj wybrałem Itakę, ponieważ nie wiem, chcę ją złożyć nawet na 10 gwiazdek, zobaczyć co wtedy zrobi ona, do czego jest zdolna, ale nikomu bym tego raczej nie polecał. Jeżeli budujecie jakąś postać, wybierzcie, nie wiem, Garudę, wybierzcie Penny, wybierzcie, no może być i ta Itaka. Elvia, Nakia, no fajne postacie to są. A tutaj Sherlock albo w prawy dolny róg ten Rogan, czy jak on się nazywa. No, dwa najlepsze wybory według mnie. No i na nich bym się skupił. Raczej wybierzcie Sherlocka, bo jest ciekawą opcją. W ogóle będzie filmik niedługo, tuż z E5 Sherlocka, taki spoiler. No, bardzo ciekawy, zobaczycie. Tutaj mamy do wyboru. Znaczy do wyboru, możemy sobie jakby wymienić na losowy inny nasz skin za gemy. Można użyć nawet legendarny i w ogóle, więc fajnie. Tylko że wymieniamy na losowy, więc no takie po prostu losowe. Jeżeli macie jakąś postać, której nie używacie, a zrobiliście na niej legendarny skin, to możecie go wymienić za gemy na jakiś inny losowy, jest to fajna opcja. Ale no właśnie trzeba mieć nieużywany legendarny skin. Tego nie bardzo rozumiem, bo zobaczcie, tu mamy takie punkty jakby szczęścia, które się łapią od tego, ile złapiemy Quixi biszkoptów. No, to zobaczcie, przeważnie z tego eventu i dostajemy na tydzień z 2000, a tam są nagrody nawet za 6500. No ale oni biorą chyba pod uwagę, że ktoś po prostu kupi za nie wiem jakie pieniądze wszystkie te tutaj dostępne chesty. To naprawdę ktoś musiałby mieć gruby portfel, żeby na coś takiego sobie pozwolić. Także dodatkowe nagrody za farmiony event są tutaj, które po prostu dostajemy od razu. Czyli my możemy liczyć na ekwipunek, na liczardy, na Puppet, jeżeli nie wiecie, to jest po prostu postać, którą możemy zwykła postać, ale nie walczymy nią, tylko lepiej użyć ją do treningów inną. No jak chcecie na przykład zrobić postać na 9 gwiazdek, potrzebujecie 6-gwiazdkowej kopii i jakiejś 5-gwiazdkowej, czy tam dwóch. No i tego Puppeta możecie tam użyć. Jeszcze będzie Orange Artefakt, więc fajne. I skin, no już może być ciężej do zdobycia, ale jest ładny. No, a dalej reszta już raczej niedostępna dla zwykłych śmiertelników. A tutaj za 5500 mamy artefakt pay to win, czyli no, najlepsze artefakty do wyboru. Ale to już dla graczy z grubym portfelem. Ja bardzo czekam na ten Punisher of Immortal. Był on dostępny na kilku eventach, ale zawsze ledwo co mi brakowało, żeby go zdobyć. Wiecie co? Filmik wyszedł długi, a dobra. Bo tego smoka i tak za dużo nie pokażę. Dzisiaj powiedziałem na początku, że pokażę Drake'a. No i w sumie go mogę pokazać. Na PvP go nie mogę za bardzo pokazać, bo on szybko zginie. Ale jest jedna rzecz, która mi się
no, która jest naprawdę warta uwagi w tej postaci. Mianowicie jego pasywka, czy to jest aktyw. Bo on tam, że tam zadaje jakieś obrażenia i fajnie go też budować na speed, żeby on wcześniej zaatakował niż reszta i w ogóle takie rzeczy. Też jest fajną sprawą. Ale jakby ja go mam na 9 gwiazdkach, więc no on speeda dużo nie będzie miał, więc nie pokażemy ile on potrafi zrobić obrażeń całemu bossowi, ale pokażę wam to, jak on potrafi zwiększyć obrażenia wszystkim innym. Gdzie to było? Tutaj. Za każdym active skillem albo basic attackiem, za każdym razem jak on zaatakuje, dostaje Shadow Lure na jedną turę i kiedy jest start i koniec tury, on zadaje przeciwnikowi debuffa, daje defense down na temu, który ma najmniej HP, na dwie tury. I Shadow Lure, czyli to pierwsze co sobie daje, to jest 60% na to, że się ukryje i będzie dodżował skillsy i basic ataki z przeciwników, czyli po prostu tak może przeżyć dłużej, bo uniki. A druga sprawa, defense down, to jest redukuje 100%, na 9 gwiazdkach jest to 100%, wcześniej było 70%. Wszystkiego, co jest związane z redukcją obrażeń, armorem, wszystko, czyli naprawdę potrafi działać cuda, bo zobaczcie, co ja w ogóle jak go użyłem na początku, to było takie, no dobra, zobaczcie, mamy kolejną Penny. Dwie Penny, E5 i w ogóle mega super team, było 50% boss miał HP. Nie będziemy oglądać walki, bo one są mega długie. Kurczę, ten jeden prawie pada, więc żeby nie było potem, że będzie to coś nierówno. Tak wygląda damage. Postacie może nie mają idealnego ekwipunku w tym momencie na PvE. Zrobiliśmy 7%, zabieramy ją. Dajemy tego gościa. I na początku jak go użyłem, to tak myślę, a co, nic tu nie zrobi w ogóle. Ale zaraz zobaczycie magię. No, o tyle problem, bo ten jeden ma mało HP, więc on zaraz szybko padnie i dużo nie potestujemy na tym etapie, ale zaraz zobaczymy. No jaką w ogóle ikonkę ma ten defense down, zobaczcie, po prawej ten na dole ma taką tarczę popsutą. W ogóle, może nie wiem ile Heartwatcher, ile razy kogo zaatakowała, ale możecie nawet porównać sobie ile dostaje jeden gościu obrażeń, a ile drugi. Jeżeli byłyby dwa te same ataki na tą i na tą postać. Zobaczcie, na dole prawie, no 4-3 razy więcej obrażeń dostaje ten na dole niż ten na górze, ale to też może być za sprawą Heartwatcher, więc nie mówię, że to jest 100% zasługa tego Drake'a. Wtedy było 7%. Drake mało zrobił obrażeń, jak widać mało zrobił. Głównie to Garuda, Penny też tu już za bardzo się nie popisała. Ile zeszło? Co? Nawet nie wiem ile było. Czekajcie, było 43? 20% zbiłem? Chyba 20% zbiłem. A teraz nawet na hita poszedł, ale gość. Nawet nie wiem, czy w tym momencie, jeżeli używamy Drake'a, czy nadal potrzebujemy Sigmunda do tego teamu, bo Sigmund zdejmuje właśnie armor przeciwnikowi, ale też daje podpalenie, więc to też fajnie napędza całą naszą drużynę. Czyli Sigmunda raczej bym nie wyrzucał, ale jest fajną właśnie opcją, żeby używać ich razem. No albo go zastąpić, no można. Na górze widać, że ma zdjętego właśnie armora przez Drake'a. Jak ty się nazywasz? A już nie pamiętam. I kto większe obrażenia otrzymuje? Zobaczcie. Dużo, dużo większa ta postać na górze otrzymuje obrażenia. No i Drake tego debuffa daje prawie, że chyba non-stop, jakby na koniec i na początek tury, tak jak mówiłem na początku.
Tylko że tej postaci, która ma najmniej HP, czyli no w tym momencie on nie będzie zmieniał jednego i drugiego targetu, tylko tego, co ma najmniej. Czyli jakby już zostanie tylko ta postać na górze. Tu może nam, kto nie, no może nikt nam nie padnie, może będzie dobrze. Zobaczmy, jakie obrażenia tym razem zaszły. 13%, spróbujemy bez Drake'a. Ja tu bardzo lubię Broken Space'a, bo właśnie można tak sprawdzić, która postać w różnych kombinacjach zadaje jak największe obrażenia. No tutaj szczerze mówiąc nie dużo mniej chyba. Ja nie pamiętam ile było 13 wtedy? Zbite? No to teraz 11 by zrobili. Dobra, jest 76. Tylko że na Broken Space to też nie. No. Na tym etapie jeszcze ok, ale na następnym możemy dostać CC i będzie nie aż tak fajnie pokazane. No dobra, no to schodzimy mu o 11%. Zmienimy z powrotem na Drake'a, jest 65. Możemy też użyć Carry. Carry też odejmuje energię, więc na taki cięższy event też jest idealną opcją, bo odejmuje energię przeciwnikowi, przez to przeżyjemy dłużej, a tu na cięższych poziomach możemy paść. O ja, teraz to chyba było niezłe obrażenie, czyli 45, zrobimy jeszcze raz. Tą Penny też bym mógł wymienić, bo ja mam dwie Penny. Jedna jest zbudowana pod speeda, druga jest zbudowana pod większy damage. Zarówno jedna, jak i druga jest taka bardziej PvP. Też nie ma takiej... Tak idealnie. Także Drake miło mnie zaskoczył, bo naprawdę potrafi zwiększyć obrażenia całej drużynie w fajny sposób. No tu raczej zabijemy zaraz jednego przeciwnika, więc raczej nie. A mam go tylko na 9 gwiazdkach. Jakby jego rola i tak jest głównie to, żeby on zdejmował ten armor, ale gdyby miał więcej speeda, fajnie by mógł zwiększyć też obrażenia całej drużyny. I swoje. Dobra. To sobie skipniemy. Tu może być problem, bo te postacie mogą Znaczy one na pewno mi będzie frizować przednią linię, więc tu troszeczkę słabo to dobrałem. Drake tu pewnie szybko padnie. No, ja tego akurat etapu bardzo nie lubię, bo jest mnóstwo właśnie CC. I tu za dużo obrażeń nie ma, bo po prostu jesteśmy cały czas pod CC. Fajnie, jakieś obrażenia zadajemy. Na razie dobrze idzie. Drake jeszcze nie. O, właśnie już padł. To była 8 tura. 3%. Tu nigdy za dużo procent nie zadaje, bo dosyć ciężki ten etap jest. Fajnie może, fajnie użyć, nie wiem, Carry, żeby ona zdejmowała im energię. Horusa, żeby z tego CC wychodził, to też byłby jakiś damage. Może Amon-Ra, żeby była tarcza. No, tu akurat trzeba troszeczkę pokombinować i jakoś da radę to lepiej przejść. Dobra, dzisiaj to tyle. Głównie chciałem pokazać Drake'a i to, co on umie. No i wiadomo, o nowych evencikach, co się dzieje. Jeżeli czegoś nie powiedziałem, na pewno dajcie znać mi i innym ludziom w komentarzach. Na pewno się przyda taka informacja. Znowu pozdrawiam gildię z 38 serwera, Kosior Team. Fajnie, że gracie, fajnie, że jesteście. I walczymy na Guild Warze, dobrze nam idzie tak trzymać. A może... Nie no, bardzo dużo dzisiaj jest. Będzie dłuższy filmik. Zobaczymy, czy ktoś wytrwał przez cały filmik, czy tylko skipował, czy co. Ale myślę, że gildia zasługuje na pochwalenie. Więc tak wygląda ranking. O, jesteśmy na szarym końcu. I ale nas jechali tym razem. Także ci, co jeszcze nie grali, polecam jednak zagrać, ale tak jak ostatnio mówiłem o Iliadenie, cały czas trzyma się topki, może inni jeszcze nie grali. Teraz w ogóle jak patrzyłem na jego postacie, to on, ojejku, fajne. Jak tak złożyć jeden team, to na pewno, zobaczcie ile on ma Amon-Ra w ogóle. Ten gościu to Darklight postacie ma, no
strasznie dużo ma Dark Light postaci. Jakby on to wszystko złożył w kupę, to jedne z najlepszych teamów by tu były. Tutaj bardzo dużo różnych postaci. Nie za ciekawych, ciekawe, no. No powoli się buduje. Powoli się gość buduje. Aida na E1, fajnie. Horus E5, dobrze. No tutaj ciekawie. Dał cały najmocniejszy team na sam dół. Dosyć mocny team, ale ja tutaj chyba wolę jednak rozstawić takich 5 średnich teamów. O, tu pierwszy team bardzo mocny. Ten też widzę, że ma troszeczkę dark postaci. No i tyle. Dobra, to dziękuję Wam za to, że jesteście w gildii, że gracie i w ogóle. Trzymajcie się, cześć.